Dzieje narodu zasługują na właściwą ocenę wedle tego, co wniósł on w rozwój człowieka i człowieczeństwa, w jego świadomość, serce, sumienie. To jest najgłębszy nurt kultury, to jej najmocniejszy zrąb, to jej rdzeń i siła. Kultura polska jest dobrem, na którym opiera się życie duchowe Polaków. Ona wyodrębnia nas, Polaków, jako naród. Ona stanowi o nas przez cały ciąg naszych dziejów. Stanowi bardziej niż siła materialna, bardziej niż granice polityczne. Jestem synem narodu, który przetrwał najstraszliwsze doświadczenia dziejów, który wielokrotnie sąsiedzi skazywali na śmierć, a on pozostał przy życiu i pozostał sobą. Zachował własną tożsamość i zachował pośród rozbiorów i okupacji własną suwerenność jako naród. Nie w oparciu o jakiekolwiek inne środki fizycznej potęgi, ale tylko w oparciu o własną kulturę, która okazała się w tym wypadku potęgą większą od tamtych potęg. I dlatego to, co tutaj mówię na temat praw narodu, podstaw kultury i przyszłości, nie jest echem żadnego nacjonalizmu, ale pozostaje trwałym elementem ludzkiego doświadczenia i humanistycznych perspektyw człowieka. Jan Paweł II, Testament. Jako dyrektor generalny witam bardzo serdecznie wszystkich razem i każdego z osobna w osobie księdza proboszcza Jacka Pawlickiego, w imieniu wszystkich symfoników Warszawskiej Orkiestry Symfonicznej Sonata im. Bogumiła Pyskiego, pana dyrygenta oraz swoim własnym w rocznicę agresji sowieckiej na Polskę na uroczystym koncercie symfonicznym Gloria Polonica, odrodzenie 2020. Września 1939 roku, około godziny 4 nad ranem, Związek Sowiecki zbrojnie zaatakował Polskę. W ten sposób Stalin wywiązał się z sierpniowego tajnego porozumienia z Hitlerem, Pakt Ribbentrop-Mołotow, które przewidywało wspólną agresję na Rzeczpospolitą, zajęcie i podział jej terytorium oraz faktyczną likwidację państwa polskiego. Trzecia Rzesza i ZSRR na przestrzeni nieco ponad 2 tygodni zapoczątkowały w ten sposób wybuch II wojny światowej. Przed samym atakiem komisarz spraw zagranicznych ZSRR Wiaczesław Mołotow odczytał ambasadorowi RP w Moskwie Wacławowi Grzybowskiemu krótką notę, w której, nie wspominając ani słowem o antypolskiej zmowie Stalina z Hitlerem za powód wkroczenia wojsk sowieckich do Polski i unieważnienia polsko-sowieckiej umowy o nieagresji, podawał wewnętrzne bankructwo państwa polskiego i troskę rządu sowieckiego o zamieszkującą na terytorium Polski pobratymczą ludność ukraińską i białoruską. Armia Czerwona uderzyła na Polskę na całej długości wschodniej granicy II RP, ponad 1400 kilometrów. Inwazję poprzedziło szczegółowe wywiadowcze rozpoznanie potencjału militarnego polskich sił wojskowych i przygotowanie zakrojonych na szeroką skalę aresztowań polskiej elity państwowej. Atak został przeprowadzony z ogromną siłą na 2 frontach. Polakom zacięcie zmagającym się od 1 września z armią III Rzeszy został wbity nóż w plecy. Sytuację dodatkowo pogarszała dyrektywa naczelnego wodza marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego o unikaniu walk z jednostkami Armii Czerwonej i wycofaniu oddziału Wojska Polskiego do Rumunii i do Węgier. 17 września 1939 roku w Polsce rozpoczęła się okupacja sowiecka, która w niedługim czasie doprowadziła do ludobójstwa w Katyniu i masowych deportacjach Polaków na wschód. Poza tym ta data
to symboliczny początek trwałej utraty Kresów Wschodnich i pozbawienia Rzeczpospolitej niepodległości na kilkadziesiąt następnych lat. Ponad wiek temu Józef Piłsudski, marszałek Polski, powiedział: nie ma Europy sprawiedliwej bez Polski niepodległej na jej mapie. Polska jest stale oskarżana w innych państwach. Jest w tym wyraźna i niedwuznaczna chęć posiadania w środku Europy państwa, którego kosztem można było załatwić wszystkie inne porachunki międzynarodowe. I znajdują tak chętne ucho, no i języki, nie gdzie indziej jak w Polsce. Marzeniem Niemiec jest doprowadzenie do kooperacji z Rosją. Dojście do takiej kooperacji byłoby naszą zgubą. Do tego dopuścić nie można. Mimo ogromnych różnic w systemach i kulturze Niemiec i Rosji, trzeba stale pilnować tej sprawy. Na świecie powstawały już dziwniejsze sojusze. Jak przeciwdziałać? Gra będzie trudna przy paraliżu woli i krótkowzroczności Zachodu. Już wtedy, w 1920 roku, zdawało się, że komuniści podbiją Polskę i pójdą dalej do Europy Zachodniej, że zawojują świat. W rzeczywistości wówczas do tego nie doszło. Cud nad Wisłą, zwycięstwo marszałka Piłsudskiego w bitwie z Armią Czerwoną zatrzymało te sowieckie zakusy. Po zwycięstwie w II wojnie światowej nad faszyzmem komuniści z całym impetem szli znowu na podbój świata, a w każdym razie Europy. Już jako papież usłyszałem to z ust jednego z wybitnych polityków europejskich. Powiedział: jeżeli komunizm sowiecki pójdzie na zachód, my nie będziemy się w stanie obronić. Nie ma siły, która by nas zmobilizowała do takiej obrony. Tak mówił Jan Paweł II. A zatem prawdziwym hołdem dla nas, dla naszych braci i sióstr, którzy zginęli w obronie ojczyzny, jest znać bardzo dobrze naszą polską historię. Dlatego proszę w imieniu symfoników orkiestry, pana dyrygenta, swoim własnym, obecnych tu Polaków w kościele świętego Józefa Robotnika w Wołominie, proszę z tego miejsca Polaków w Polsce, Europie i na świecie, zwłaszcza młode pokolenie Polaków, pielęgnujcie polską historię w swoich sercach i duszach, ponieważ są tylko cztery narody na świecie, które utraciwszy państwowość przetrwały właśnie dzięki kulturze i znajomości historii. Naród litewski, irlandzki, żydowski i polski. Jedna jest Polska, jak Bóg jeden w niebie, bo nie istnieje inna dla Polaka. Póki swojej duszy w błocie nie zagrzebie i nie zatraci się na obcych szlakach. Jedna jest Polska i w nią święcie wierzę, jak ci, co za nią ginęli żołnierze. A że z jej piersi, z krwi i czynów braci wyssałem nakaz, dług ojczyźnie spłacić. Więc wszystkie siły jej składam w ofierze, chociaż wyszedłem na obce rubieże. Jej górny nakaz to honor przed światem, że jestem wiernym braci Słowian bratem, że pielęgnuję piękny język Reja, że Łukasiński, Traugut i Okrzeja są mi przykładem w walce o jej imię, zrodzone w burzach dziejowych i dymie. Przeto swe siły w ofierze składam, by wnuk i prawnuk jej językiem władał, aby najdalsze moje pokolenia jaśniały dumą swego pochodzenia. Stefan kardynał Wyszyński, prymas Polski. Dziś tu w kościele świętego Józefa Robotnika w Wołominie symfonicy Warszawskiej Orkiestry Symfonicznej Sonata im. Bogumiła Łopeckiego pod dyrekcją światowej sławy polskiego dyrygenta maestro Zbigniewa Gracy złożą hołd naszym bohaterom narodowym polską symfonią stworzoną przez polskiego kompozytora Mieczysława Karłowicza, symfonią e-moll op. 7 Odrodzenie. Na pewno to Państwo wiedzą, ale dla porządku jedynie przypomnę,
iż ta piękna, trudno wykonawcza, niezwykle rzadko wykonywana symfonia, wprawiająca w zadumę naszej polskiej historii, ma swój porządek, a z którą zapoznałem Państwa poprzez program koncertu, który opowiada o ludzkiej duszy, polskiej duszy i jej trudnej drodze do wolności. Symfonia składa się z czterech części. Andante allegro, andante non troppo, vivace, allegro maestoso. I ewentualny aplauz prosimy o zachowanie na sam koniec prezentowanego dzieła przez orkiestrę. A orkiestrę poprowadzi polski dyrygent klasy światowej, maestro Zbigniew Graca. Serdecznie zapraszam, maestro.
Thank you.